jedziemy z koksem, mamy piątek i dzisiaj chyba zaczniemy kurtuazyjnie od tego smartfona, co do nas tam właśnie nagrywa. Tak, to jest Asus Zenfone 6 z obracanym aparatem, czyli tutaj tylny aparat jest przednim aparatem. I tylko dlatego od niego zaczynamy, no. Przez to, że to jest rzeczywiście innowacja techniczna. Coś nowego, no. Asus zaprezentował coś, czego nikt inny nie ma. Znaczy w takiej formie. Tak. Jeszcze dodam, nagrywamy tym, nazwijmy to gorszym aparatem, bo szerokokątnym, o polu widzenia 125 stopni. On ma 13 mega i producent nie podał, słuchajcie, przysłony w tym aparacie. Nie komunikuje tego. No to pech. Chyba się nie chce czymś chwalić, no ale obraz widzicie, ocenicie. W każdym razie mówię to po to, żebyście nie myśleli, że nagrywam tym głównym 48 mega, bo nie, nagrywamy tym dodatkowym po to, żeby zrobić szeroki kąt i zobaczyć, jak wygląda stabilizacja. Bo w ogóle śmieszne. W sensie jak diabli Adam, tak. Właśnie pytałem Adama, czy on ma optyczną, Adam twierdzi, że nie ma optyczną, elektroniczną ma, przy czym ta elektroniczna, jak sprawdzałem na przykład Janos na rowerze, działa naprawdę świetnie, ale tu są inne warunki, więc zobaczymy, także wybaczcie, jeżeli się obraz trzęsie, no to... Choćby masz więcej światła, jak jedziesz na rowerze. No to też. Właśnie wyłapuje jakieś... Ale jeszcze jest jedna rzecz, Janos na rowerze nagrywałem w pionie. Co jest fajne w tym aparacie, to to, że możecie nagrywać w różnych pozycjach. Możecie na przykład zrobić sobie z telefonu statyw, ustawić aparat pod kątem prostym, oprzeć telefon i już. Możecie sobie jakoś tam zajrzeć gdzieś, o, ja na przykład sobie zaglądałem w nadkole samochodu, zobaczyć, czy mi sprężyna nie strzeliła. Kwestia, że jak macie statyw, to możecie statywem to oczywiście ustawić, a każdy inny smartfon możecie oczywiście wyjąć. Nie, oczywiście przecież wszyscy i my, i wszyscy nasi czytelnicy chodzą na co dzień ze statywami w ręku, no to jest normalne przecież. Nie, no spoko, każdy ma statyw. Ale to ty mówiłeś o statywie, że chcesz sobie umieścić w statywie Nie umieścić w statywie, zrobić z telefonu statyw, bo aparat fotograficzny w tym Zenfonie chodzi tak, wyobraźcie sobie, moja ręka jest telefonem, ja mogę go ustawić na przykład tak, mogę ustawić tak, mogę ustawić tak. Statyw polega na tym, że masz nieruchomo smartfona. No ale jak położę smartfona na ziemi i oprę go na tym aparacie, aparat jest dosyć solidny. Jak zrobicie taką konstrukcję z zapałek, pokleicie butafrenem, go tam wstawicie, on będzie tam stał, bo butafren widzę, że Jacek nie czuje tego, bo tego jeszcze nie zrobił z telefonem. Nie, przykro mi bardzo, ale nie czuję ruchomego aparatu, to znaczy działa na mnie oczywiście rozwiązanie typu przedni, tylny aparat, który oferuje te same funkcje, nie? Jest takie te same funkcje, natomiast jeżeli chodzi o to możliwość przechylania pod różnymi kątami, ja jestem w stanie oczywiście wymyślić sytuacje, w których to się może przydać, natomiast ale mi to nie robi w żaden sposób. No wiesz, ja też raptem skorzystałem z tego w ramach testów, no bo wtedy raczej robimy zdjęcie w pionie, a wiadomo, ja przynajmniej uważam, że zdjęcia w pionie to zło. No niemniej, jak ktoś robi fotki na Insta, to zdjęcia też. Ale dlaczego portretowe jak robisz? To przecież no portretowe, ale to szeroki. No tak, ale już na vloga ja bym nie nagrał filmu w pionie. No ale nie, są tacy, którzy to robią, tak? Mówię, że to wideo, a nie zdjęcie. Ale ja ogólnie nie lubię pionowej orientacji. No tak mam. Kilka informacji jeszcze dodatkowych. No myśmy mówili co prawda już o tym Zenfonie, ale powiemy, że 6,6 Full HD Plus bez mocza, bez dziurek. Bo jest ten ale niestety IPS-owy, szkoda, że nie AMOLED, bo aż się prosi, to jest kurczę, prawie że flagowiec ten telefon. Jest Corning Gorilla Glass na tym wyświetlaczu, w związku z tym o tyle fajnie, w wersji zapisałem sobie szóstej. Snapdragon 855, o tym też mówiliśmy, będzie, bo to właśnie w zasadzie jest flagowiec. Jeżeli chodzi o pamięć, 64, 128 albo 256 flesza, 6,8, 12 RAM. Aparaciki te, które widzicie, to jest ta matryca Sony słynna 48 megapikselowa, drugi aparacik 13 giga, no i baterika, która tutaj... Megapikseli. Bateria jest Jest ma 5000 megapikseli. Z tym, że jest to ciekawa rzecz dosyć. Ale się zauważyłeś. Aha, znowu. No, dobra, wiecie o co chodzi. To, że mi powiedziałeś o Jacek zmęczony już miał. 5000 mAh, słuchajcie, ale zadziwiające jest to, że smartfony, które debiutowały albo mają zadebiutować niedługo, bardzo wiele z nich ma już baterię 5000 mAh, czyli jest nadzieja, że to jest taki trend, że wchodzi standard, nie? 4000 w średniakach. Albo przynajmniej Chińczycy macają. W każdym razie ta bateria jest super, dosyć szybko się ładuje i faktycznie dwa dni roboty to jest, no słuchajcie,
ja macie podlinkowany filmik taki z moimi pierwszymi wrażeniami. Ja tam poświęcam dwa słowa, no bo miałem telefon parę godzin w ręku wtedy. Obejrzeć. Dobra, obejrzyjcie ale film. Ta, ja tam mówię, jak ta bateria mi trzymała i w jakich okolicznościach i powiem wam, że no dobra, nie no był to jakiś tam... Mówisz tam, to nie mów tutaj. Obejrzyjcie sobie filmik zwyczajnie. Tak. Natomiast to, o czym jeszcze trzeba powiedzieć, to to, że ten aparat ma wytrzymać 100 tysięcy cykli. To jest przekręceń, złożeń, rozłożeń. To jest jedna rzecz. Druga, czytnik odcisku palca jest z tyłu. Asus zrezygnował z czytnika w ekranie. I bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o ceny, macie ceny w newsie, możecie zajrzeć, ale te zaczynają się od 2200, jeżeli chodzi o to najsłabszą wersję, czyli 2400 i 2600, no proste. I to w zasadzie tyle na temat Zenfona 6, którym właśnie... Tak, właśnie, jedźmy dalej, bo jest tego sporo, jest było 2 tygodnie. Najważniejszą rzeczą, która się ostatnio wydarzyła, chyba najważniejszą oczywiście premierą, poza tym Adam jeszcze pewnie będzie miał Motorola. Tak, tak, ale natomiast są Honory, Honor 20 i Honor 20 Plus. Ze względu na różne perturbacje, które się zaczęły dziać przed samą premierą Honorów z Huawei'em, troszeczkę baliśmy się o to, jak będzie, ale w rezultacie się okazało, że premiera jest niezła, tylko sample będę miał niestety dopiero jutro i to nie pro, a tego zwykłego, także postaram się wam jakieś informacje na ten temat wrzucić. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, to one mają stosunkowo naprawdę bardzo podobną tą specyfikację techniczną. Rzeczy wspólne, od tego może zacznijmy, w IPS-owe wyświetlacze 6,3 cala, Full HD wyświetlacz z dziurką w ekranie. Supercharge jest również w obu, Kirin 980 jest w obu i czytnik linii papilarnych, niecharakterystyczny dla Honorów czy Huawei'ów, który jest na boku obudowy. Super, ja to bardzo lubię to rozwiązanie. Nie wiem jak ja to, też ale... nie mam nic przeciwko. Chyba najlepsze położenie. Jeżeli chodzi o wspólne cechy aparatów, bo zestawy są bardzo podobne, ale jednak się mocno różnią, mimo tego, że podobne na pierwszy rzut oka. Po cztery aparaty ma jeden i drugi. Oba mają 16 megapikseli matrycę z szerokokątnym. Oba mają główny 48, tylko z różnym światłem, za moment o tym powiem. I oba mają w 2-megapikselowe aparaty makro. A poza tym brakuje czwartego aparatu i też zaraz powiem o co chodzi. Wejdę ci w słowa, próbowałeś tam podczas eventu robić makro? Bo tak nie klei mi się, wiesz, to znaczy to makro i 2 mega mi się tak... To znaczy makro wychodzi niezłe, natomiast makro robi się z 4 cm, co wygląda dosyć dziwnie, ale ja rozmawiałem z jednym ze znajomych kolegów, dziennikarzy, którzy zajmują się fotografią i mówię, że to 2 makro tak naprawdę nie jest rzecz istotna, że rzecz polega na czymś zupełnie innym, na zdolności odwzorowania optyki z matrycą. Dla mnie na razie wyższa szkoła jazdy, nie grzebałem dłużej, natomiast zobaczymy. No właśnie ciekaw jestem, jak to wychodzi w naturze, nie? Jeżeli chodzi o różnicę teraz w specyfikacji technicznej, jest różnica w pamięci, jeden ma 6128, drugi ma 8256, te lepsze specyfikacje dotyczą oczywiście wersji Pro, słabszy ma 3750 baterijkę, drugi 4000 mAh. Różnią się nieco wymiarami i wagą, ale to jest właściwie różnica pomijalna, dlatego że jeżeli chodzi o grubość, to jest 0,5 mm, jeżeli chodzi o wagę, to jest 8 gramów raptem. I teraz różnice, jeżeli chodzi o aparaty. Przede wszystkim jest troszeczkę inny design, obejrzyjcie sobie na renderach. Nie jest jakiś znacząco inny, ale jest troszeczkę się różnią. Pro ma dla dwóch aparatów ma 4-osiową stabilizację obrazu optyczną. Dla aparatu głównego, tego z matrycą 48 i dla aparatu tele, którego ta słabsza wersja nie ma. Aparat tele ma matrycę 8-megapikselową. Główny aparat w wersji Pro ma przysłonę 1.4 i jest to w tej chwili, zdaje się, rekordowa przysłona. W wersji bez Pro to jest 1.8 i to jest taka standardowa. Ale to nadal przyzwoite. To jest nadal bardzo dobra, ale w... mówię, nie to 1.4 tak, no. Nie robi robotę. Tak. O dodatkowym aparacie tele mówiłem w 8-megapikselowym. I to właściwie tyle. Dodatkowy aparacik, który jest z kolei w wersji bez Pro, to jest aparacik też z matrycą 2 megapiksele do pomiaru głębi właściwie wyłącznie.
Macałem wszystkie smartfony. Premiera dotyczyła właściwie trzech modeli, bo również Honora 20 Lite, ale on debiutował już na rynku wcześniej. Był dostępny na przykład w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, w kilku innych miejscach, również w Chinach pod troszeczkę zmienioną nazwą. W związku z tym on był bardzo szybciutko potraktowany. Natomiast tutaj jest rzecz dosyć fajna, dlatego że Honor zdecydował się, pomimo zróżnicowania cen, zrobić niemal identyczne smartfony. One nie są identyczne, nadal oferują bardzo różną jakość zdjęć i bardzo różną jakość na przykład kręconego wideo. Tutaj robi bardzo dużo ta optyczna stabilizacja w przypadku Pro. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, to one są właściwie bardzo zbieżne. No pamięć, tak? Ale pamięć się potrafi różnić w obrębie jednego modelu, nie? Ale ceny się dość istotnie różnią. Ceny się dosyć istotnie różnią. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny, ja sobie nie spisałem. Zajrzyjcie proszę. Ale ja sobie spisałem. Więc ten zwykły 20 kosztuje 1999, a 20 Pro 2699. Light 1300. 1299 dokładnie. Więc te ceny są znacząco różne, a telefony, no dobra, jest różnica. Pytanie, czy kurczę dopłacicie te drobne, kurczę, 6-7 stów za aparat? Za aparat i pamięć, za pamięć, tak? No, to nie pamięć, ale aparat, kurczę, to są najważniejsze. 6 a 8 giga to nie jest jakaś też taka różnica. To znaczy, wiesz co, to jest kwestia tego, że akurat się ma. Inaczej, nie, no. Jeżeli macie w tym wypadku, to polecam dorzucić, gdyby się zdecydowali na kupno, dlatego że to jest co prawda spory pieniądz, ale jednocześnie dostaje się za nim zdecydowanie lepiej. 2 giga więcej RAM-u, znaczy więcej flasha oczywiście i w zupełnie rzeczywiście inna jakość zdjęć z aparatów. Inny komfort fotografowania i robienia filmów po prostu. No. Przede wszystkim ważna stabilizacja obrazu zoomie, naprawdę robi. No. Szczególnie ważne jest przy zoomie, no bo spróbujcie powiększyć sobie nawet na zwykłym cyfrowym zoomie i zrobić, a, i trzymać. Oczywiście Pro, bo o tym nie powiedziałem, ma trzykrotne powiększenie dzięki temu teleobiektywowi, trzykrotne bezstratne. W związku z tym jest to podobnie jak, nie wiem, w poprzedniej generacji Huawei, na przykład gdzie był ten trzykrotny w bezstratny. A Księżyc robi? W tej chwili jest 5 razy. Tak, jest specjalnie. Jest specjalny program do robienia zdjęć Księżyca. Tak, i prezes to podkreśla i właśnie mówił o tym, że jest. Robi świetne zdjęcia rzeczywiście. Jak przynajmniej bez tego żyć? Przynajmniej z tych pokazywanych one są porównywalne z tym, co robią Huawei w ciemnościach. Wersja Pro oczywiście, tak? Natomiast ten drugi też robi niezłe, ale już źródło światła jakieś jest potrzebne i on wtedy jest w stanie wyciągnąć na tych obiektywach, które ma, całkiem fajne te zdjątka przy użyciu oprogramowania dodatkowo. Także smartfony robią bardzo dobre wrażenie. Została przesunięta premiera sklepowa zarówno w Honora 20, jak i 20 Pro. Nie wiem na kiedy. To są rzeczy, które nadal są jeszcze, zdaje się, rozważane. Ceny co prawda mamy, z tym, że to też, właśnie, jeżeli chodzi o ceny, podchodźcie do nich z dużą dozą braku zaufania. Dlatego, że te ceny były aktualne jeszcze przed premierą. Tak się przynajmniej zdawało. W tej chwili różne rzeczy mogą się w związku z tym zmienić. Nadal powodem jest to, co się dzieje w tej chwili w kwestii amerykańskiej polityki dotyczącej Huawei, ale rzeczywiście zostawmy to w tym momencie. Dobra, co tam dalej masz? Co tam jeszcze mam? Jeżeli chodzi o smartfony, to mam jeszcze Xperia Ace, która niestety u nas nie wyjdzie i nie będzie prawdopodobnie do kupienia, która wyszła w Japonii. To znaczy, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do smartfonów klasycznych, to jest smartfon 5-calowy, co prawda z ekranem fajnym z Full HD+, ale jednocześnie z ogromnymi marginesami na górze, na dole, stosunkowo grubymi ramkami, to możecie się nim zainteresować. Co specyfikacja jest fajna, tylko kurczę, wygląd jest taki sprzed dwóch lat. Chodzi. Że to jest klasyczny design Sony. No, ja bym powiedział konserwatywny, to taki bardzo mocno konserwatywny. Tak, może Japończycy lubią na przykład, bo on wyszedł w Japonii, może dla japońskich tak być, operatorów. No, ale ja już wspomniałem, ma 5-calowy Full HD plus Corning Gorilla 5, bez notcha ze względu na te ogromne marginesy. Ma spore właśnie ramki, jest oparty na Snapdragonie 630, ma 64 giga flasha i 6 giga pamięci RAM. Co fajne,
Ma również optyczną stabilizację obrazu dla głównego aparatu z matrycą 12 megapikseli. Teraz by się przydała. Co by się przydało? Ta stabilizacja. A no tak, tam by się przydała rzeczywiście. Plus 8 megapikseli z przodu. Baterijka 2700 i jest wodoodporny, bo ma IP68 klasyfikację, jeżeli chodzi o odporność na wilgoć i zapylenie. Także taki klasyk, którego u nas nie będzie, właściwie jako ciekawostka. Ale z Sony się wiąże jeszcze jedna informacja, która się w tym tygodniu pojawiła. Mianowicie Sony wycofuje się z niektórych rynków, określili sobie rynki priorytetowe i te rynki dla nich priorytetowe to jest Japonia, Europa, Tajwan i Hongkong. Natomiast wycofują się z Indii, z Australii, Kanady, Ameryki Południowej, Meksyku, Afryki i Środkowego Wschodu. Produkować również ma przestać ich taka fabryka dosyć spora w Chinach. Sony jakby konsoliduje siły i skupia się na tych rynkach, gdzie rzeczywiście jeszcze zarabia. Jest szansa, że dzięki temu utrzyma po prostu produkcję smartfonów, podejrzewam, bo zarabiać jakichś ogromnych pieniędzy pewnie niestety nie będzie. Ja mówię niestety, bo nadal mam gdzieś jakieś w środku jakiś sentyment do Sony, mimo tego, że mnie na przykład nie zaprosili na premierę polską najnowszego swojego smartfona. No, ale mnie zaprosili, także nie stracicie materiału. Tak, ale mógłbym dostać aż informację, a mnie nawet biuro prasowe nie przysłało informacji, ja się nie palę, żeby jeździć do Warszawy na premiery smartfona, którego już dwa razy widziałem. Kurczę, ja to tam od razu chciałem na każdej porze. Natomiast po prostu przykra sprawa, no, ale to zostawiam. Nie mam żal, niech się zaproszę. Właśnie, mnie też nie wszyscy zapraszają, też czasem. Oppo w A9X również się pojawiło w mijającym tygodniu. Właściwie jest bardzo podobny do A9. To nie są jakieś ogromne różnice. Poza tym, że na przykład 16-megapikselową matrycę zastąpili 48-megapikselową z tyłu. I jest szybkie ładowanie. To ich VOC 3.0, tak? VOC. Poza tym jest wszystko to samo, tam 6.53 Full HD Plus z tym skropelkowym noczem. Jest Helio P70, pamięć 6128. Adam tam wyliczył, że w przeliczeniu na złotówki oczywiście bezpośrednio na żywca 1115. Liczymy z Chin, więc. A skoro już jesteśmy przy BBK, to jeszcze wspomnijmy o Vivo Y3, który również miał premierę. Taniutki w Indiach, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, zdaje się, że 6,35 cala HD+, bo to taniutki, też z kropelkowym noczem. Helio P35, pamięć 6428, macie także 4 giga RAM, ale 5000 mAh bateria i to jest to, o czym mówiłem. Tak? Właśnie. Trzy aparaty z tyłu 13.82, z przodu 16 megapikseli. W trzech kolorkach będzie dostępny. Adaś tam się liczył za 840 zł. No jakoś tak. Macie wiecie co podlinkowane, także sobie możecie przeczytać. I chyba zostańmy już przy tym koncernie. Bo no, jeszcze masz, mamy. Co jeszcze masz? No, Realme. A, okej, okay, rzeczywiście. No tak, no nie, to jest Redmi. Nie Realme, ale nie. A, widzicie, bo nam się też to myli. Realme z Redmi. Nie, Realme to jest submarka Oppo. A jesteś pewien, że to Realme debiutowało, a nie Redmi debiutowało? A bo czekaj, ale o czym mówimy teraz? Bo... Note 7S. Nie, to na razie mówiliśmy o Oppo i o Vivo. Mówisz o tym Realme. O tym Realme z Indii. Dobra. Słuchajcie, Oppo, wiadomo, czyli koncern BBK, ma markę Realme. Pewnie słyszeliście, pewnie wiecie, głównie w Indiach. No i teraz doszły nas słuchy, że jednak wejdą do Europy i to już niebawem wejdą, bo prawdopodobnie jeszcze stanie się to przed wakacjami. Macie dokładnie, bo tam nawet chyba datę precyzowali, tylko sorry, ja zapomniałem. Jest już podlinkowany. Wejdą z modelem Realme 3 Pro, ale oprócz tego chciałem jeszcze o nich wspomnieć, bo zaprezentowali najbardziej polski smartfon na świecie, mianowicie Realme X. Wiecie dlaczego taki bardzo polski? Bo ma tylną ściankę z takim specjalnym wzorem, uwaga, inspirowanym skórką cebuli. Tak, cebuli. I czosnku. Jak ja to przeczytałem, w pierwszej chwili myślałem, że Jackowi się coś pomerdało, jak zobaczyłem tytuł, jaki nadał. Ja tam napisałem, że z cebulką i czosnkiem. I tak oczy mi takie się zrobiły, a potem jeszcze większe, a potem mi szczęka spadła, ale w sumie telefony całkiem nie głupie, bo pokazali dwa modele. Ale to całkiem znany w projektem. Właśnie o to chodzi. Projektował to obudowy, także to nie jest takie śmichy-chichy. Podejrzewam, że nie miał pojęcia. To jest wersja smartfona. Tak, ja myślę, że on nie miał bladego pojęcia, czym jest dla Polski cebula. Nie, no w życiu. Nie,
słuchajcie, ten Realme 3 Pro jest w dwóch wersjach, 464 i 628. Ta tańsza kosztuje 855 zł. I powiem szczerze, że tak obejrzałem specyfikację, mógłbym Wam tutaj przytaczać, ale pomyślałem sobie, że najlepiej ją podsumuje to, że mogliby ją polecać instruktorzy PHP, ponieważ dupy nie umywa. I tym zakończmy. Jest tak, że można się zdecydować, ale ty mówisz o modelu... O tym, który u nas wchodzi. Tak, a jeszcze powiedzmy dwa słowa o tych X-ach, bo ten z cebulą to jest Realme X. Tak. Ma to słuchajcie, Snapa 710, ekran 626 Full HD+. Średnia półka, no. Taki dosyć fajny średniopółkowiec za 1000 zł w przeliczeniu. Jeszcze jest wersja jego, która się nazywa Lite, ale tak ona jest nie do końca Lite, bo jak tak popatrzyłem na tą specyfikację, to ja bym go Lite'em nie nazwał, jest po prostu mniejszy, bym go nazwał kompaktem, bo wcale nie ustępuje starszemu bratu, a wręcz przeciwnie, bo jak tak przyjrzycie się podlinkowanym specyfikacjom, to nawet go w niektórych punktach mam wrażenie, że przewyższa. No ale może jestem dziwny, bo ma na przykład większy akumulator. Coś tam przy aparatach też, wiecie co, bo tak trzęsie, że ja nawet kartki nie jestem w stanie odczytać. W każdym razie są dziwne różnice w specyfikacji i uderzyło mnie to, że ten Lite wcale się wiele nie różni od pełnego modelu, a powinien być słabszy. A nie, znaczy, Lite ma mniejszy ekran, ma 6,3 zamiast 6,53 w X-ie głównym. Snapdragony są te same, bateryjka widzę jest minimalnie większa w Lite, co jest dziwne dosyć. No właśnie, to jest tak? Kurczę zakrętka, nie? No i w głównej wersji aparaty są oczywiście lepsze, mówił, że tam 48 megapikseli zdaje się, tak? Tak, no inne wersje pamięci. W ogóle totalna zakrętka, mniejszy ekran, większa bateria, no porąba. I to solidnie. Też niestety jest jakiś dziwny trend, który też się zaczyna, ale u Chińczyków na szczęście wyłącznie i to tych takich mniej popularnych, w związku z tym mam nadzieję, że to nie pojawi się na głównym rynku i głównych modelach. No zobaczymy. Redmi Note 7 też niestety w Indiach, 6,3 cala, Full HD+, Corning Gorilla Glass 5, też kropelkowy notch, SD, znaczy Snapdragon 660. Dwie różne wersje pamięci, 32, 3 GB RAM i 64, 4 GB RAM, 4000 mAh, 48 megapikseli, podwójny aparat z celu, bo musi być 48 plus 5, 113 megapikseli. Nie, bardzo dobrze. Nie, no fajnie, że robią takie rzeczy, ale... Bardzo dobrze, a... Przepis na średniaka. Jeszcze w tym tygodniu się pojawiła informacja, że za moment wejdą 64 megapiksele. Ale to 62 czy... No nieważne, Samsung za moment. Jeszcze jedno urządzenie. Lenovo Z6 Lite, umówmy się, bo w Chinach to się nazywa YAF Edition. IPS 6,3 Full HD+, Snapdragon 710, czyli znowu średniak, bateryjka 4000, różne warianty pamięci, 3 co najmniej, ceny w przeliczeniu w takim na żywco zaczynają od 670 zł, kończą się na 950 za wersję z największą pamięcią. I skończyłem w zasadzie o urządzeniach, nie wiem czy masz jeszcze, no, ale nie, Motorola. No, Motorola. Motorola pokazała model One Vision, mamy go w testach, macie podlinkowane moje pierwsze wrażenia, więc się jakoś tam szczególnie będę rozwodził, ale no kronikarsko, tak, 1300 zł, bardzo fajny telefon i niecodzienny jak na Motorola, bo po pierwsze, pierwszy raz Motorola ekran o proporcjach 21:9 rozciągniętych jak ta nowa Xperia 1 i do tego jeszcze na Exynosie, czyli procesorze od Samsunga. No i do tego Android One, czyli prawda, brawo, jeżeli chodzi o aktualizację i tak dalej, ma być super. No oczywiście zobaczymy, ale no obietnice są, tak, że będzie często. Ekranik 6,3 cala Full HD+, i ekran jest całkiem niezły, ale ze sporą dziurką na przedni aparat. No ta dziurka rzeczywiście jest dosyć duża, jak na, powiedzmy, w porównaniu z tymi Honorami, co były zaprezentowane, chociaż no to nie ta półka naturalnie, niemniej no tak sobie to wygląda, mnie się to trochę nie podoba. Trochę niepokoiła mnie bateria na początku, bo ma tylko 3500 mAh, czyli mniej niż obowiązujący przepis na średniaka, który mówi, że ma być 4. Ale jest nieźle, jestem zadowolony z osiągów akumulatorka. No i oczywiście kolejny element przepisu na nowoczesnego średniaka, czyli aparat 48 mega, z tym, że łączący piksele, 4 piksele sąsiednie w jeden, więc ja tak naprawdę pamiętam, finalnie robiący... Wzięli Samsungową tą GM? Ojejku, zapomniałem, ale nie, chyba Sony jest. Dobra, nieważne, sprawdźcie sobie specyfikację. Pytam ujęcka. Ze względu na to, że jest Exynos, tak? Ciekawostka kolejna, przedni aparat ma 25 mega i robi to samo, czyli te
też łączy sąsiednie piksele w jeden. I jest tryb nocny i porobiłem trochę zdjęć już tym telefonem. O wszystkim Wam opowiem w recenzji, ale jest jak na cenę smartfonu, powiem Wam, że jest tak całkiem po pitasie. One wszystkie łączą te piksele po 4, tak. Także jeżeli jest rozdzielczość, nie wiem, 48, to wyjściowe zdjęcie domyślnie 12. Ma 12 megapikseli, tak. Ale możecie wymusić w sofcie oczywiście jak najbardziej, tak, ale zrobić 48 megapikseli, nie ma sensu. W ogóle i fajnie, poza tą dziurą w ekranie, to ta motka całkiem fajnie wygląda. Jakoś mi się ten telefon tak, nie wiem, przypadł mi do ręki, nie wiem, lubię go używać. Sympatyczny jest. No na zdrowie. No i jedziemy dalej. Jeżeli chodzi o nieurządzeniowe, części urządzeniowe, ale w zasadzie nie dotyczące konkretnie już smartfonów, informacje, to ja sobie wynotowałem z tego tygodnia dwie takie popierdółki. Mianowicie koreański serwis, taki Etenews, który ja bardzo lubię, bo jest rzeczywiście w miarę rzetelnym serwisem technologicznym między innymi, bo to jest globalnie serwis newsowy. Podaje, że Samsung planuje w nowy aparat ISOCELKA Bright GW1 tym razem, czy GW2 ma się nazywać, nie pamiętam w tej chwili, który ma mieć matrycę 64 w megapiksele, ma mieć detekcję fazy, HDR, ale to umówmy się, nie jest jakieś genialne, natomiast Full HD ma kręcić przy 480 fps, czyli 480 ale podejrzewam, że to też tylko, że to nie będzie jakby normalne, dając, że to będzie prawdopodobnie w slow motion na przykład. Albo będzie ograniczone czasowo jakoś bardzo mocno, bo to jest przedziwna zupełnie prędkość. Jakby kurczę, elektronika nie nadąży obrabiać, no ale wiadomo, że jak Samsung się bierze za aparat, to zrobi to co najmniej dobrze. Nowy Samsung, który ma z tym aparatem wyjść, ma się nazywać Galaxy A70S według plotu. W związku z tym znowu się będzie wszystkim mylił, dlatego że jak wiecie, kurde, jest już po premierze Galaxy A70. Ta. Dodawanie literki w momencie, kiedy zmienia się matrycę w sposób tak gruntowny, jest przedziwną zupełnie rzeczą. Nie wiem, kto tam siedzi i wymyśla te nazwy, ale niech go tam ktoś podejdzie i go tak... Ja już miałem nadzieję, że wreszcie Samsung do ciężkiej choroby uporządkuje gamę modelową, będziemy mieli dwie serie A i S z kolejnymi numerkami, a tu jakieś kurcze E wychodzą. Bardzo jakieś... możliwe, że my się niepotrzebnie pastwimy, dlatego że to jest nadal w tej chwili jeszcze informacja nie do końca. Właśnie, nie, ale, nie no, ty, ale dobra, ale, ale A20e już mamy, tak, nie? No jest, więc tak, no... Tak, w związku z tym nie, już i tak skrzani. Nie jest to nic dziwnego, jeżeli tak rzeczywiście będzie. Ale chociaż... wielki Robert Lewandowski. No. Ja tego nie widziałem jeszcze. Tak, pytanie, czy to będzie tu jeszcze. A dlaczego miałby nie być? No jeszcze nie jeszcze jedna informacja. Iron Man, moi drodzy, to jest rzeczywiście news tygodnia. Reklamuje OnePlusa. Kupę pieniędzy musieli wydać, no ale jak nie wydają na promocję dziennikarską, to mają pieniądze, żeby wydawać na osoby tak, różne. Bo tam, żeby być na premierze, to sobie trzeba bilet kupić. Z tym, że ja mówię Iron Man, przepraszam bardzo, Robert Downey Jr., dlatego że on nie reklamuje tego w stroju w Iron Mana, bo to by był głębszy deal i dotyczyłby zupełnie innych pieniędzy. Więc umówmy się, że reklamuje to aktor grający Iron Mana, który, ja przypomnę, swego czasu reklamował, zresztą bardzo mi się podoba ta kampania HTC. No, była taka kampania, gdzie on tam fajnie rozwijali na różne sposoby ten skrót HTC, i na przykład było Holding the Cat, czy coś takiego, no, a teraz tak. No, Help this company. Ja tak patrzę, słuchajcie, nie będę was dłużej trzymał, dlatego że to, powiedzmy ja o sobie tym tutaj wynotowałem, to jest po prostu tyle, że spróbuję, nie wiem, może weekend mi się uda nagrać osobny materiał, żeby to wszystko uporządkować. Tak, dokładnie, lepiej to. Na razie powiemy tyle, że sankcje amerykańskie wobec Huawei się znacznie pogłębiły i zatoczyły znacznie szersze kręgi, bo to są nie tylko sankcje amerykańskie w tej chwili, ale dotyczą Japonii, Wielkiej Brytanii. Tak, i są w tak zwanej czarnej. To znaczy nie mam pojęcia, powiem szczerze, czy są w czarnej, natomiast na pewno mają bardzo trudno. Głównie, przede wszystkim ze względu na usługi Google. Ale chciałem Wam powiedzieć rzecz najważniejszą. Jeżeli macie już smartfony Huawei, to nie macie się o co martwić. Nic się dla Was nie zmieni. Dokładnie. Problemy dotyczą nowych smartfonów. Kolejnych. Te smartfony, które już macie, różne embarga dotyczące Huawei zostało przesunięte o 90 dni.
dotyczące Androida, dotyczące wszystkich innych rzeczy. Natomiast globalnie rzecz biorąc, nie powinniście mieć problemu z update'ami Google. Jeszcze powiedzmy, że też nie dotyczy chyba tych nowych Honorów i MateTypes, który tak naprawdę jeszcze nie jest tutaj, w sprzedaży. Tutaj słuchajcie, nie dałbym głowy, dlatego że to opóźnienie Honorów z czegoś wynika. I co prawda nie powinno, dlatego że to są smartfony, które już przeszły certyfikację. Niemniej bardzo możliwe, że jednak Huawei w związku z tymi sankcjami, które są, jednak chce dokonać w softcie na przykład już jakichś zmian, żeby one były już obecne. Nie wiem, zobaczymy jak będzie. Dobra, po prostu. Właśnie ta sytuacja jest rozwojowa, bo to się tak dynamicznie zmienia, że... Największym chyba ciosem dla Huawei w tej chwili jest to, że... Właściwie nie powinienem powiedzieć, że dlatego mówię, że powinienem to wszystko uporządkować. Mhm. Macie w newsach wielkie nagłówki, ARM przestanie dostarczać w swoje rozwiązania Huawei. Natomiast de facto to nie do końca jest tak. Po pierwsze jest tak, że to na razie dotyczy przede wszystkim software'u. Po drugie, ARM ma długoterminową umowę z Huawei. Po trzecie, jeden z prezesów ARMA wypowiedział się, tą wypowiedź przytacza BBC. Jest to wypowiedź, która jest skierowana do pracowników i dotyczy przekazywania rozmów technicznych, ściśle dotyczących produkcji, dotyczących ich procesorów, ewentualnych tajemnic, które miałyby zostać przekazane i jakiejś wymiany i modyfikacji software'u. Natomiast de facto nie ma tam ani słowa o tym, że ARM zaprzestanie dostarczać procesory na potrzeby Huawei. Powiecie ARM, ale o co tutaj chodzi? No, Huawei ma co prawda swoje procesory, Kiriny, które produkuje fabryczka o nazwie HiSilicon, firma o nazwie HiSilicon. Natomiast tutaj trzeba jakby rozgraniczyć dwie rzeczy, bo my mówimy procesory. Procesor to jest de facto coś, co jest kostką składową większym nieco czymś, co nazywamy procesorem. Natomiast to większe to nie jest procesor, tylko to jest SoC, tak? To jest jakby zbiór procesorów i kilku innych układów, które powodują, no chip, że... No nazwijmy to po prostu chipem. No możemy to nazwać chipem. Bez używania żargonu technologicznego. Są oczywiście różne inne ciosy. Są ciosy ze strony operatorów amerykańskich, japońskich. Z SD mają problem też. W Wielkiej Brytanii. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Huawei od dosyć dawna przygotowywał się na to, że Amerykanie mogą się z nimi znielubić. Nie wiem, czy aż w takim zakresie się przygotowywał. Natomiast przygotowywany był jakby w tym zakresie i w Android, który będzie w telefonach Huawei bez względu na wszystko, dlatego że ta podstawowa wersja Androida bez usług Google'owych ma otwarte źródła, będzie ją można instalować. Aczkolwiek ploty, przypomnijmy o tym, że Huawei pracuje nad własnym systemem, krążą już tak dawien dawna. Dodatkowo prezes Huawei wypowiadał się dwa razy na temat procesorów i mówił, to była wypowiedź i do pracowników, i jakby na zewnątrz. I tutaj mówił również, że jakby zapas technologiczny, który mają, nie chodzi mi o zapas fizycznie procesorów, tylko zapas technologicznie, który mają jakiś margines, pozwala im na to, żeby jeszcze przez dłuższy czas produkować bez żadnych zawirowań, bez żadnych konsekwencji. Jest jeszcze masa innych rzeczy, która się wiąże z tą aferą, która wybuchnęła właściwie w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia. Mam nadzieję, że uda mi się może jakiś osobny materiał strzelić, dlatego że tych informacji jest bardzo dużo, a na dzisiaj chyba skończymy. W każdym razie ci, którzy mają Huawei, niech się nie martwią. No, mogą być spokojni, no bardziej ja bym się tutaj martwił, że nie tyle już pomijam wszystko, ale straty wizerunkowe dla koncernu są według mnie w zasadzie niepoliczalne, ale no to jak dla mnie oni zostali nie tyle zmasakrowani pod względem, że tak powiem, rowerzysta po pasach, oczywiście, Uber Eats. Trzeba pamiętać również o jednej rzeczy. Sankcje amerykańskie właściwie dotykają wszystkich, nie dotykają wyłącznie Huawei, ale dotykają zarówno tych firm, na które Amerykanie wywierają presję. Te firmy oczywiście się nie przyznają, kilka z tych firm nie przyznaje się, że to jest presja Amerykanów. Natomiast jest jedna rzecz, której jestem niemal pewien. To jest moje zdanie, podkreślam wężykiem, że to jest wyłącznie moje zdanie.
szpiegostwo nie ma z tym naprawdę nic wspólnego. Kompletnie nic wspólnego. Ja tu się z tym zgadzam. Bo tak jest tłumaczone zakończenie współpracy. Ja mam trochę takie, kurczę, ale to jest z kolei moje zdanie też, że to jest trochę też reakcja na bardzo, bardzo agresywny marketing Huawei'a. I no, w tym momencie tak zacząłem mówić, zanim ten pacan wyjechał. Cała afera zaczęła się od momentu, kiedy problemy Huawei chciał wejść do oferty amerykańskich operatorów. To się wtedy zaczęło. Przestraszyło się Apple, dlatego że zagroziło przede wszystkim ich pozycji na rynku amerykańskim, ale przestraszyli się również inni amerykańscy lobbyści, którzy reprezentujący interesy bardzo różnych amerykańskich firm, nie tylko amerykańskich, przestraszyli się i stąd cała afera. Natomiast całe gadanie o tym szpiegostwie przemysłowym, o jakimś przekazywaniu tajemnic tych, to jest, słuchajcie, to jest po prostu rzecz, która się zdarza na co dzień prawdopodobnie w przypadku wszystkich marek, że już pomijam kwestię tego, że mówię po raz kolejny, że wszyscy was szpiegują. Wasz operator, producent komórki i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie szpiegostwo poważne, to nikt sobie na to nie pozwala, dlatego że to są ogromne straty w momencie, kiedy by się wydało. W związku z tym... Ja jeszcze taką, nie wiem, ja mam osobiście też takie przeczucie, że ta sprawa się skończy i to, no nie mówię, że szybko, ale skończy się podobnie, jak się skończyła w przypadku ZTE. Amerykanie po prostu pokazali, tak, co mogą zrobić. I tutaj od razu widać, to nie będzie takie łatwe, dlatego że ZTE nie groziło niczyjej pozycji. No okej, masz rację. Grozi. Tutaj to nie będzie prosta sprawa. ZTE zapłaciło tam, nie wiem, 50 milionów, jeżeli dostali karę od Amerykanów, zapłacili i w tej chwili już są najlepsi przyjaciele. Natomiast w przypadku Huawei tak niestety nie będzie. Natomiast ja mam jedną nadzieję, że jako że uważam przede wszystkim, że chińskie produkty, te dobre, wysokiej jakości, są potrzebne na rynku europejskim i amerykańskim, mam nadzieję, że Chińczycy sobie z tym wszystkim poradzą. Jako że się przygotowywali od dłuższego czasu, ich jest naprawdę bardzo dużo. Są w stanie w miarę szybko przygotować różne rzeczy, które szczególnie zastąpią to, czego im mogą też Chińczycy w drugą stronę zadziałać i zrobić kuku Amerykanom, no ale to Jacek, myślę, że pogadasz. Przerzucają się w tej chwili cłami na wszystko w zasadzie. Dokładnie, no takie hasło krótkie tylko rzucę wam do przemyśleń: metale ziem rzadkich. Zobaczcie, do czego się tego używa i kto ma tego... Kto ma większość na świecie, tak. No i mogą też Chińczycy zrobić kuku Amerykanom, a po drodze przy okazji niestety nam wszystkim i tak, tego to, się bo trzeba to, bać, bo to również a nie tego, że wasz mate czy tam inny P ileś tam nie dostanie update'u, bo dostanie. To robi krzywdę użytkownikom, którzy nie wiem, mieli w planach, chcieli spróbować, chcieli kupić. No, Amerykanie w zasadzie uniemożliwiają wam wypróbowanie smartfona. No, nie tylko wam, właściwie wszystkim na całym świecie. Tam, gdzie te smartfony zostały wycofane. Przy czym masa firm przy Huawei została, bo tam jest wymieniony Panasonic, to Shiba. Nie, Panasonic też już im powiedział. Nie, to nie tak. Panasonic najpierw powiedział nie, natomiast później Panasonic poszedł po rozum do głowy. Sprawdzimy wszystkie nasze technologie, którymi wymieniamy się z Huawei'em. Jeżeli tam jest technologia amerykańska, to wtedy to odkładamy. Czyli oni zawiesili, bo wczoraj było, że... Wczoraj było, że zawiesili, dokładnie. Ale dzisiaj nie wiem, Reuters chyba donosił, że jednak Panasonic stwierdził, że będzie współpracował na to. Nie, no to spoko. No to także bierzcie to wszystko z dużą dozą jakby niepewności, dlatego że prawdopodobnie to przez jakiś okres będzie znacznie gorzej w przypadku Huawei'a. Natomiast po tym okresie prawdopodobnie Chińczycy wstaną na nogi i pokażą wszystkim, na co ich stać po raz kolejny. Zobaczymy. Ja czekam, powiem szczerze, mam kole, chrupki, siedzę, czytam i popcorn. Doskonale się bawię w każdym razie. Nie, mnie to nie bawi, Chińczycy się bawią zapewne mniej doskonale. Tak, no. Giełda leci, słuchajcie, na łeb, na szyję. Wyobraźcie sobie, że na giełdzie w tej chwili zyskują tylko małe chińskie firmki, które produkują podzespoły elektroniczne. Zupełnie przeciwna. Natomiast cała reszta leci w dół. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Dobra, dziękujemy wam, że byliście z nami. Dzięki za... Bo się chciałem wciąć. Jeszcze jedna rzecz. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie obraz Zenfona, trochę mi to pomoże. A jeżeli się okaże, że wypadł dobrze na ludzkich drogach, to wypadnie w każdych warunkach. Dobrze. Ale o wszystkich innych rzeczach, o których dzisiaj mówiliśmy, też możecie pisać w komentarzach. Tak, no swoją drogą, ale... Jeszcze raz dzięki wielkie za wszystkie komentarze, lajki, suby. Zapraszamy was za tydzień? Za tydzień. Możemy być troszeczkę o późniejszej porze, ale będziemy. Życzymy wam udanego wypoczynku i mojej pogody. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.